Odbudujmy Dom to podcast, w którym rozmawiamy o zdrowym duszpasterstwie. To podcast współtworzony przez redakcję dominikanie.pl i Fundację Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski. Ja nazywam się Radosław Więcławek, jestem redaktorem naczelnym dominikanie.pl, a rozmowy w ramach tej serii współprowadzi ze mną Olga Bieniek. Za chwilę wysłuchamy wypowiedzi osoby skrzywdzonej, która została nagrana przez lektorkę, a następnie przystąpimy do rozmowy z naszym gościem, panem Tomaszem Krzyżakiem, dziennikarzem i publicystą Rzeczpospolitej. Serdecznie pana witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czasem po mojej spowiedzi wołał inną osobę z duszpasterstwa i mówił: chodź, pomodlimy się nad nią, bo tu jest duży kłopot. Zaczynał od sformułowania: wyrzeknijmy się wszyscy grzechu nieczystości. Jeśli po mojej spowiedzi, po której ja wychodziłam zapłakana, a on tak wołał do kogoś innego i mówił, że tu jest duży kłopot, to jednak ujawniał wszystkim mój grzech. Ale ja byłam wówczas tak zmanipulowana, że zrobiłabym wszystko, żeby uwolnić się od grzechu. Po co w ogóle istnieje coś takiego jak tajemnica? Wie pani, to bardzo trudne pytanie, po co istnieje tajemnica, bo właściwie na tajemnicę możemy patrzeć i powinniśmy chyba patrzeć w dwóch aspektach, tak mi się wydaje. To jest pierwszy aspekt taki, kiedy coś chcemy ukryć. Ja coś chcę ukryć przed panią, przed ojcem, ale z drugiej strony tajemnica jest też po to, ażeby chronić kogoś. A żeby ochronić pani dobre imię, moje dobre imię, czyjeś dobre imię. Więc ta tajemnica, no właśnie, taka dwuaspektowa, w sensie z jednej strony może negatywnym, w sensie drugim bardzo pozytywnym. No, tajemnica jest sama tajemnicą. Taką mocną tajemnicą. Ale tak bym ją widział, tak bym ją określił w tej chwili, tą tajemnicę. To co może chronić tajemnica poza dobrym imieniem? Jakie funkcje może spełniać pozytywne? No zaczynałbym na pewno bardzo mocno właśnie od tego dobrego imienia, od tej godności, od mojej intymności, od właściwie tego wszystkiego, czego ja nie chcę, nie potrzebuję pokazywać i mówić o tym innym. A tutaj to bym widział, jeśli my rozmawiamy na poziomie człowieka, na poziomie człowiek-człowiek, bo możemy też mówić o jakimś pewnie innym poziomie człowiek-instytucja. I na przykład instytucja też będzie miała jakąś swoją tajemnicę i będzie chroniła pewne rzeczy dla dobra tejże instytucji. Jeżeli my mówimy o odbudowie domu i rozmawiamy o pewnych złych rzeczach, które dzieją się w kościele, to też będziemy mówili o pewnej tajemnicy w kościele, tajemnicy też związanej z jednej strony z ukrywaniem czegoś tam, bo możemy znowu o tym mówić, ale z drugiej strony możemy mówić o pewnej tajemnicy i nie mówieniu wszystkiego do końca, nie dlatego, że chcemy coś ukryć, ale po to, żeby chronić wspólnotę i żeby chronić w pewnym sensie instytucje. To jest bardzo trudne, o czym my tak na dobrą sprawę rozmawiamy. To są takie obszary, gdzie ta granica jest bardzo płynna i cienka. I niektórym się może wydawać, że to, co ja mówię o ochronie dobrego imienia wspólnoty, dobrego imienia Kościoła, jest związane z tym, że to jest taka swego rodzaju obrona fasady, za którą tak na dobrą sprawę już nie ma. Coś, co się bardzo często w tej chwili, prawda, Kościołowi zarzuca, że nie chce powiedzieć prawdy, bo broni swojego wizerunku zewnętrznego. To jest bardzo cienka granica. Właśnie tu w tym momencie jest pytanie, czy to rozmawiamy o zmowie milczenia, tematach tabu, czy o tajemnicy.
Bo... A no właśnie, no bo to wszystko chyba zależy od tego, jak my to będziemy definiować, czy też jak ci, którzy powinni zrealizować w jakiś sposób dobro Kościoła, pojmują tą tajemnicę, nie? No bo na tą tajemnicę też możemy patrzeć z różnych punktów widzenia. Ja ją tak postrzegam, kiedy zagłębiam się bardzo mocno w kwestie chociażby związane z tajemnicą papieską, która to tajemnica nie jest tak na dobrą sprawę nigdzie w przepisach kościelnych dość dobrze opisana, nie jest dość dobrze zdefiniowana, a jednak w różnego rodzaju procesach i w różnego rodzaju sytuacjach do tej tajemnicy papieskiej się odwołujemy i odwołujemy się do niej także w momencie, kiedy mamy do czynienia z przestępstwami związanymi z wykorzystaniem seksualnym osób małoletnich. W pewnym momencie Ojciec Święty Franciszek wydał taki reskrypt o poufności procedur prawnych, gdzie okrzyknięto ten reskrypt rewolucyjnym, bo on znosi tajemnicę papieską, ale tylko w bardzo wąskim zakresie. I wracając do tego, kiedy my nie mamy tej tajemnicy do końca dobrze zidentyfikowanej, dobrze jej opisanej, nie potrafimy o niej tak na dobrą sprawę mówić, nie potrafimy jej do końca wyartykułować też, to pojawi się właśnie to, o czym pani mówi, że z jednej strony może się pojawić takie u nas wszystkich dookoła może się pojawić takie poczucie, że Kościół nie mówi wszystkiego do końca, bo chce coś przed nami ukryć, bo ma coś do ukrycia, bo nie chce powiedzieć całej prawdy. Czasami pewnie tak jest, a czasami pewnie jest tak, że po prostu zwyczajnie nie może. Dla naszych odbiorców, dla osób, które nas słuchają, chciałbym dopytać, dlaczego jest ważna ta tajemnica papieska? Dlaczego ten papieski sekret ma znaczenie dla tego tematu? To się wiąże z właśnie z czym? To się wiąże z tym, o czym już jakby zasygnalizowałem na początku. To znaczy z jednej strony z ochroną dobrego imienia, z ochroną dobrego imienia wszystkich osób, które biorą udział w całej tej procedurze. To znaczy z jednej strony od osoby zgłaszającej poprzez osobę pokrzywdzoną, bo musimy pamiętać, że to nie zawsze ta sama osoba, osobę podejrzaną czy też oskarżoną, wszystkich świadków występujących w tej sprawie. No chodzi generalnie o to, żeby ich po prostu ochronić, tak? Bo że sekret papieski obejmuje szczegóły postępowania. Szczegóły postępowania, tak, szczegóły proceduralne. Natomiast jeśli mówimy o powiedzmy uchyleniu czy zdjęciu tego sekretu papieskiego, to tak na dobrą sprawę on dotyczy tylko i wyłącznie pewnych procesów i decyzji. Znowu, możemy się zacząć zastanawiać i pewnie prawnicy się będą nad tym zastanawiać, co się kryje pod słowem proces. Czy to jest, prawda, cały przebieg rozpraw sądowych od początku, od momentu zgłoszenia aż do samego końca. Czy to jest tylko pewnego rodzaju jakiś proces związany z wyjaśnianiem tej sprawy, ale bez wchodzenia w najdrobniejsze szczegóły. I ta decyzja. Powiedziałem wcześniej o tym, jak pani mi zadała pytanie o tym, że ten reskrypt Ojca Świętego, instrukcja o poufności procedur prawnych, był w pewnym sensie rewolucyjny i jest rewolucyjny. On jest rewolucyjny pod kątem osób pokrzywdzonych, dlatego że jeżeli dzisiaj mówimy o tym, że zdejmujemy tajemnicę papieską z decyzji, a z drugiej strony w innym dokumencie papieskim mówimy o tym, że należy o pewnych wynikach postępowania poinformować osobę pokrzywdzoną, to znaczy, że ona dzisiaj może otrzymać jakąś informację, nie mówię o pełnej informacji, tylko może otrzymać informację o tym, jak ta sprawa, w której ona została pokrzywdzona, została właściwie przez Kościół rozstrzygnięta i zamknięta. My się możemy oczywiście spierać. Cały czas możemy się spierać co do tego, czy tych informacji jest za mało, czy tych informacji jest za dużo. Na pewno będziemy się, może nawet nie tyle spierać, co się w tym momencie się zgodzimy, że prawo do informacji w tym akurat zakresie jest różnie realizowane, a
zdarza się często niestety, że jest w ogóle nierealizowane, mimo tego, że są tego typu procedury. Ale to wszystko, tak mi się wydaje, wymaga pewnego rodzaju usprawnień. Ja na przykład osobiście uważam, że zapis w słynnym papieskim dokumencie Vos Estis Lux Mundi, w którym się mówi o tym, że należy osobę pokrzywdzoną poinformować na jej wniosek, należy zlikwidować na jej wniosek, należy ją poinformować. To nie tak, że ona powinna się występować o to, żeby ją poinformować o wynikach zakończenia tego postępowania. Ale znowu, z drugiej strony, szanowni państwo, musimy spojrzeć na tą tajemnicę, o której rozmawiamy, też pod kątem osoby oskarżonej i jej prawa do obrony. No bo takie prawo jej przysługuje, domniemanie niewinności przysługuje. Dopóki nie udowodnimy winy, dopóty jesteś, prawda, osobą traktowaną jako niewinna i niekarana. I teraz, jeśli chodzi o to prawo do obrony, no to jeśli mamy tajemnicę nałożoną na całą procedurę, to ten oskarżony też ma trudności w przeczytaniu akt, w przeczytaniu tego, o co tam właściwie chodzi, czyli nie ma możliwości uruchomienia we właściwy sposób swojej obrony. Znowu, jak mówimy o tajemnicy papieskiej i tajemnicy postępowań, no to dochodzimy do bardzo delikatnego punktu, który rodzi napięcia, bardzo duże napięcia, i my to widzimy, jak obserwujemy dyskusję w Polsce na ten temat. Mam tutaj na myśli napięcia pomiędzy Kościołem a państwem. Bo z jednej strony mówi się o tym, że, i papież to niejednokrotnie podkreśla, żeby współpracować ze świeckim wymiarem sprawiedliwości, a z drugiej strony no, są dokumenty, które są objęte tajemnicą, niektóre papieską, niektóre urzędową, niektóre tylko jakąś tajemnicą służbową, których jednak świeckiemu wymiarowi sprawiedliwości pokazać nie możemy. I znowu, państwo wybaczą, dygresja związana właśnie z tym ujawnianiem dokumentów. Była taka historia w Polsce całkiem niedawno, że w jednym z procesów, który został wytoczony jednej z kurii biskupich, zostały sądowi w dobrej wierze przez tą kurię udostępnione dokumenty z postępowania kanonicznego dotyczące jednego z księży. W dobrej wierze zostały one udostępnione, w myśl tego, o czym się mówi, o czym właśnie mówi papież Franciszek. Współpracujcie ze świeckim wymiarem sprawiedliwości. I nagle się okazało, że nawet nie w wyniku przecieku, tylko w wyniku tego, że takie mamy uregulowania prawne, że w sądzie cywilnym, jak coś leży w aktach, to tam oskarżony i jego pełnomocnik mają dostęp do tych materiałów, prawda? Mają dostęp do tych materiałów, nie są może związani jakimiś specjalnie tajemnicami. I nagle się okazało, że w przestrzeni publicznej zaczyna funkcjonować wrażliwa dokumentacja medyczna dotycząca tego księdza, który był oskarżony o wykorzystanie seksualne. I nagle, ja się z tym osobiście spotkałem, kontaktują się ze mną osoby pokrzywdzone i mówią, że one się boją, że za moment wyciekną z tych dokumentów dane wrażliwe dotyczące ich osoby. Ich, konkretnie ich, bo one też występowały w procesie kanonicznym. One były przesłuchiwane. One poddały się jakiemuś badaniu przez biegłego. I teraz mówię, kuria udostępniła w dobrej wierze do sądu. Gdzieś nastąpiło złamanie tej tajemnicy, znaczy jakby zaniechanie chronienia tej tajemnicy. Kościół co prawda w takiej instrukcji Vademecum Kongregacji Nauki Wiary mówi o tym, żeby pouczać osoby występujące w procesach kanonicznych o tym, że jeśli świecki wymiar sprawiedliwości poprosi, zażąda dokumentów i te zostaną wydane, no to żeby ostrzec, że Kościół nie będzie do końca w stanie zapewnić tajemnicy dobrego imienia, nie będzie w stanie ochronić. Nie? Mamy różne... Takie trochę umywanie rąk w,
w takich przypadkach? Nie, to jest chyba takie zabezpieczenie się przed tym, żeby powiedzieć, że... Bo to jest ten przypadek, o którym mówię, nie? Że w dobrej wierze zostały dokumenty wydane po to, żeby wyjaśnić sprawę. No i się nie udało ochronić, nie, tych osób. Czyli pan pokazuje teraz jakoś mocniej to napięcie pomiędzy chronić a ukryć. Że tajemnica z jednej strony, w ogóle czasem chcemy, żeby ona była jakoś poluzowana, ten przymus zachowania sekretu, a z drugiej strony, kiedy nawet w dobrej wierze to robimy, może mieć to poważne konsekwencje. No tak, ale zobaczmy na przykład na taką rzecz. Bardzo często się zdarza coś takiego. Jeżeli mamy do czynienia ze zgłoszeniem, powiedzmy, jakiejś krzywdy, jakiegoś przestępstwa, no to kodeks prawa kanonicznego mówi wprost, należy przeprowadzić dochodzenie wstępne. Należy to dochodzenie wstępne przeprowadzić ostrożnie, pamiętając o tym, żeby nie naruszyć czyjegoś dobrego imienia, zbadać fakty i poczytalność, nie? I teraz bardzo, bardzo często zdarza się taka sytuacja, ma ona miejsce w kościele, że przychodzi z parafii X zgłoszenie dotyczące księdza Y. Następną niedzielę do parafii jedzie ktoś i mówi, mamy taką sytuację w waszej parafii, że tu pracował taki ksiądz, no i prawda, czy są jakieś inne ofiary? Zastanawiające, czy my dbamy o dobre imię człowieka, który został oskarżony? Nie do końca. Czasami się nie zastanawiamy nad tym, czy my w różnych sprawach nie za dużo mówimy. Czy nie powinniśmy czegoś właśnie, no znowu użyjemy tego brzydkiego słowa, ukryć. Albo może nie do końca powiedzieć. Albo jak mówi jeden ze znanych publicystów w Polsce, oszczędnie dysponować prawdą. To są tak trudne tematy, że rozstrzygnięcie ich, wiecie, rozstrzygnięcie ich nigdy nie zadowoli dwóch stron. Bo teraz tak. Jeżeli my mamy sprawę, która jest sprawą publiczną, a weźmy na przykład sprawy niedawno, ja powiem tak, usuniętych, chociaż to były podobno rezygnacje biskupów ze swoich urzędów. Myśmy dostali komunikat, że biskup X zrezygnował. Ale na litość boską wszyscy wiedzieli wcześniej, że było dochodzenie kanoniczne dotyczące jakichś nieprawidłowości, których on się dopuścił przy wyjaśnianiu trudnych spraw. Czyli, że jeżeli zrezygnował, to znaczy, że ta rezygnacja została tak na dobrą sprawę na nim wymuszona i ktoś, kto się jakoś lepiej orientuje, wie, z jakiego to jest tytułu. Natomiast cała wspólnota wie o tym, że było postępowanie i nagle biskup im zrezygnował. No to powiedzmy tej wspólnocie, dlaczego on zrezygnował. Po prostu. Zwyczajnie powiedzmy im, dlaczego zrezygnował. Nie ukrywajmy tego. I to nie jest chronienie ani dobrego, przepraszam, to nie jest chronienie, czy też działanie, takie działanie. To nie jest działanie związane z ochroną dobrego imienia, to nie jest działanie związane z ochroną całej wspólnoty, czy też dobrego imienia Kościoła, tylko to jest właśnie to ukrywanie. Bo tu była sprawa publiczna. Jeżeli była sprawa publiczna, to należy powiedzieć jasno i wyraźnie. Ja mam takie wrażenie, przekonanie, że w tych dwóch sprawach i tak nie powiedziano wszystkiego do końca, bo nie powiedziano nam o ewentualnych sankcjach, czyli nic nie mamy mowy o tym, czy to będzie jakieś zadośćuczynienie, prawda, i tak dalej. Kara ma być, było przestępstwo, wszyscy o tym przestępstwie wiedzieli, no to trzeba o tym powiedzieć. Zupełnie inaczej ta sytuacja wygląda z takiego punktu widzenia właśnie, kiedy to, co powiedziałem, ten przykład tego księdza, gdzie, prawda, jest jedna osoba, która go oskarża go przed delegatem do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Nikt o tym nie wie. Sprawa jest nierozgłoszona. To jest kwestia tylko i wyłącznie wiedzy tej osoby i powiedzmy tego delegata, no i oczywiście sprawcy, tak? No, ale to się odbywa na tym poziomie.
Więc pytanie jest takie, jeżeli mamy przeprowadzić dochodzenie wstępne i mamy to zrobić ostrożnie, dbając o zachowanie dobrego imienia wszystkich osób uczestniczących w tym procesie, no to nie jesteśmy upoważnieni do tego, żeby po prostu jechać i ogłaszać i szukać, bo się ludzie zaraz domyślą, o kogo chodzi. No nie? Ja wiem, że to w tego typu rozmowach, jak rozmawiamy, mówienie o dobrym imieniu i zestawianie tego z osobą podejrzaną i oskarżoną, to źle brzmi, to nie współbrzmi, nie? Ale musimy o tym pamiętać, że jednak to, co mówiliśmy po reformie Kodeksu Prawa Kanonicznego w 2021 roku, bardzo wzmocnione przez papieża Franciszka w tej księdze karnej, domniemanie niewinności. Że dopóki się nie udowodni, to się nie udowodni. Czyli mówi pan, że możemy mieć do czynienia zarówno z nadużyciem transparencji, jak i nadużyciem tajemnic. W jednym przypadku to będzie jakaś zmowa milczenia, z drugiej strony możemy mieć do czynienia po prostu właśnie z naruszeniem dobrego imienia, czy ujawnieniem. Dokładnie tak, to jest tak, dokładnie. W tych dwóch zdaniach ojciec ujął całą moją 10-minutową przed chwilą wypowiedź. To prawda, tak, rzeczywiście, bo jest takie napięcie, bardzo mocne napięcie występujące w tych kwestiach. A przepraszam, że przerywam, a gdybyśmy pokusili się, czy gdyby pan mógł spróbować zdefiniować, czy pokazać takie punkty graniczne, w każdym razie słupki graniczne wskazujące, gdzie by się zaczynała zmowa milczenia, a nie dobrze pojęta ochrona dobra Kościoła czy dobra osoby. Ja myślę, że to znaczy jest tak, że znowu tą granicę tej zmowy milczenia chyba bardzo trudno wyznaczyć. Chyba, bo one też są nieostre, bo tak, na pewno będziemy mieli ze zmową milczenia do czynienia w sytuacji, w której wszyscy coś wiedzą, ale nikt nie reaguje w taki sposób, że nikt nie idzie na przykład do przełożonego danej osoby. I mimo, że jest widoczna krzywda. Tak, tak? I tego nie zgłasza. Nie? To będzie albo i zmowa, to z jednej strony będzie zmowa milczenia, a z drugiej strony będzie to zaniechanie. Nie? No bo wszyscy wiemy, ale nikt nic nie robi. Tak. A z drugiej strony nadużycia transparencji. Właśnie kiedy byśmy mieli z tym do czynienia, że mamy poczucie, że warto zgłaszać krzywdy i jakby uważamy, nie wiem, ja uważam, ten podcast w ogóle jest o tym, że warto mówić o tym, co dzieje się źle, ale kiedybyśmy nadużywali właśnie tego mówienia na głos. Proszę ojca, ja bym nawet uzupełnił ojca stwierdzenie i powiedziałbym mocniej. Nie tylko warto, tylko trzeba, należy. To trzeba robić. To jest nasze zobowiązanie. I tego się trzymajmy. Natomiast jeśli mówimy o tych nadużyciach transparentności, to ja mam takie przekonanie, że właśnie mówimy o tego typu sytuacjach, w których mówimy za dużo. To znaczy nie doprecyzowujemy na przykład czegoś, co pojawiło się w mediach i co jest nieprawdziwe, ale doprecyzowujemy to w określonych ramach, tylko nagle ni stąd, ni zowąd lecimy i opowiadamy wszystko o jakiejś sprawie. Brzmi jak incydent RODO troszkę. Jeszcze raz? Brzmi troszkę jak incydent RODO. Tak, ale proszę sobie wyobrazić teraz taką rzecz. I jakiś czas temu pracowaliśmy z kolegą w Instytucie Pamięci Narodowej i pracowaliśmy właśnie nad wyszukiwaniem tych trudnych, bardzo trudnych spraw. I w pewnym momencie, na początku naszej pracy, mieliśmy bardzo długie zmaganie, ile my możemy ujawnić. Czy nam jest wolno podać imię, nazwisko tego księdza, którego gdzieś tam przed laty skazano? Czy wolno jest nam podać miejscowość, w której on pracował? I na początku było takie przekonanie, walimy wszystko, od początku do końca. Nie ma zmiłuj, nie? A potem się zaczynała pojawiać refleksja. Ale zaraz, chwila, moment. Żyją zapewne osoby, które mogły być przez niego poszkodowane. Jeśli one przeczytają w prasie, że i Ksiński, i znaleźli ich sprawę,
to znaczy, że wiedzą, kogo on pokrzywdził. To znaczy, że za chwilę do nas dotrą. A niekoniecznie sobie tego życzymy, prawda? To znaczy niekoniecznie sobie osoby pokrzywdzone tego życzą, żeby do nich docierać i ich wyciągać. Więc to jest taka jedna nam się zapaliła lampka czerwona. Kolejna lampka, która nam się zapaliła, no dobrze, ale ci goście w większości nie żyją. Nie mają się jak bronić. Więc my mamy ich dokrzywdzić po śmierci. To są takie dylematy jakby związane z pracą, ale to są też dylematy moralne, nie? Co, jak, gdzie, kiedy? Bardzo często jako dziennikarz sobie zadaję takie pytania. Ja już się nauczyłem, ale na początku było to bardzo trudne. To znaczy nauczyłem się tego inaczej, wam powiem. Dziennikarz ma to do siebie, że on będzie chciał wiedzieć wszystko. I będę was ciągnął za język na różne tematy, żebyście mi powiedzieli wszystko, co ja chcę wiedzieć, no nie? I na samym początku miałem taki dylemat właśnie w momencie, kiedy spotykałem się z osobami pokrzywdzonymi. Na jak dużo ja sobie mogę pozwolić? Na jak wiele? Ile ja mogę sobie wyciągnąć z takiej osoby? I pamiętam, że nie wiem, czy to ktoś mądry mi doradził, pewnie tak. Ktoś mądry mi doradził, że jeżeli rozmawiamy o sprawach zawodowych i ktoś ma mi coś powiedzieć dotyczące jego sprawy, to się na początku po prostu tej rozmowy umówmy, że to ty wyznaczasz granice. Ty decydujesz, w którym momencie mówisz mi, więcej ci nie powiem, bo wchodzisz za głęboko. No i jakoś tak, nie? Ta druga osoba, ta osoba skrzywdzona, ona ma prawo do swojej intymności, do swojej tajemnicy, do tego, żeby mi nie powiedzieć wszystkiego. A jak w tym kontekście ma się tajemnica spowiedzi? Na tym starciu pomiędzy transparentnością a no, widzi pani, to jest bardzo trudna sytuacja. Nie, no bo tajemnica spowiedzi to jest coś, co jest nienaruszalne, tak? To jest pieczęć sakramentalna. No i ja sobie na przykład nie wyobrażam, chociaż wiem, że takie sytuacje się zdarzają, zdrady tajemnicy spowiedzi. Tak, tak samo jak sobie nie wyobrażam tego, w jaki sposób można w trakcie sakramentu spowiedzi nagabywać kogoś do czynności seksualnych. No, nie jestem sobie tego w stanie wyobrazić, to takie rzeczy się zdarzają. Powiedzmy sobie też, że są to najcięższe przestępstwa w kodeksie kanonicznym. Tak, są to najczęstsze przestępstwa. Najcięższe. Zarówno. Nie najczęstsze. Najcięższe, tak? A powiedziałem inaczej. Dobra, nie najcięższe, wycofujemy się. Najcięższe, tak. Zarówno zdrada tajemnicy spowiedzi, jak i właśnie nagabywanie kogoś, czyli przestępstwo solicytacji, są zastrzeżone kongregacji nauki wiary. To jest dość istotne, że są to przestępstwa, można by powiedzieć, kurczę, znowu złe słowo, wyjęte, oddane komuś innemu do osądzenia. No, bardzo ważna sprawa. Natomiast nie wyobrażam sobie to też jest kwestia, pewnie ją będziecie poruszali w jakiejś innej rozmowie z kimś innym, ale bardzo często ja, nie będąc spowiednikiem, zastanawiam się na przykład nad sytuacją taką, w jaki sposób spowiednik, który otrzymuje informację od kogoś w trakcie spowiedzi o tym, że ta osoba została wykorzystana seksualnie, jak on powinien zareagować, co on powinien zrobić, jak on może spowodować to, żeby ta osoba sama poszła gdzieś i tą swoją krzywdę zgłosiła, no bo on tego nie może zrobić. Ja może zrobię takie drobne lokowanie produktu. No. O tym akurat nie będziemy rozmawiać w tej serii, ale jest przygotowana świetna książka przez Fundację Świętego Józefa, wydana przez wam, dostępna w wersji elektronicznej za darmo na stronie Fundacji Świętego Józefa. Ona opisuje właśnie to, jak zachować się ma spowiednik wobec dramatu wykorzystania seksualnego, zarówno przez osobę duchowną, jak i nieduchowną. I to jest dobra publikacja, która świetnie
mówi na ten temat, dając praktyczne wskazania. Czyli musimy przeczytać. Zachęcam. Spowiedników na pewno. Natomiast wie pan, chciałem zapytać o to, jest pan dziennikarzem. Jak sam pan powiedział, rolą dziennikarza jest to, żeby dowiedzieć się jak najwięcej. I też pragnieniem, żeby wiedzieć jak najwięcej. Za pragnieniem to nagrody idą. Więc jak z pana perspektywy jako dziennikarza, osoby, która chce dużo wiedzieć, która powinna wiedzieć, bo to jest rola dziennikarza, jak należy rozumieć tajemnicę spowiedzi? Co ona ma chronić? I też jakby pan mógł zawrzeć w odpowiedzi taką kwestię, kogo ona dotyczy tak naprawdę, kto jest nią objęty. Zadaje ojciec mi trudne pytania. To znaczy, jeśli ja mam... Ja muszę oddzielić siebie od dziennikarza w tym momencie, dobra? Bo gdybym ja chciał wiedzieć wszystko, to ja nie wiem, czy ja bym się nie posunął. Gdybym naprawdę chciał wiedzieć wszystko i byłbym taki całkowicie bezduszny, to nie wiem, czy bym się nie posuwał do tego, że jeżeli ja chcę wiedzieć wszystko, to chcę wiedzieć też, co jest w konfesjonale. Czyli na przykład bym nagrywał, nie? Jakieś spowiedzi, co jest oczywiście wielkim przestępstwem. Nie. Tajemnica spowiedzi chroni mnie, chroni moje wnętrze, chroni mnie jako człowieka, chroni... Kurczę, chroni moje wszystkie upadki. To jest coś, co się rozgrywa tylko pomiędzy mną a spowiednikiem. Spowiednikiem, który działa w imieniu Chrystusa później, jak mi udziela rozgrzeszenia, nie? Więc ja sobie w ogóle nie wyobrażam tego, no, że można złamać tajemnicę spowiedzi, nie? Niewyobrażalne to dla mnie. Zobaczmy taką rzecz. Mnie jako dziennikarza sąd może zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy dziennikarskiej, mimo tego, że ja, mając różnego rodzaju informatorów, prawda, obiecuję im, że umawiamy się, tak, że ja nie zdradzę nikomu tego, skąd ja coś tam wiem. Ale sąd może mnie zwolnić, a ojca nie może zwolnić z tajemnicy spowiedzi. Więc też jest to uznawalne, ta pieczęć sakramentalna jest uznawalna. To jest jedyna tajemnica, znaczy tajemnica spowiedzi jest jedyną tajemnicą zawodową, z której możemy zostać niezwolnieni? Tak, tak, jedyną. Chyba jedyną. Jestem przekonany, że jedyną, bo skoro papież może uchylić tajemnicę papieską, no to znaczy, że tylko tą tajemnicę. Nawet tajemnica urzędowa urzędu papieża. Tak. Mhm. I kogo dotyczy ta tajemnica? Spowiednika czy też spowiadającego się? Egzamin robimy z religii teraz, tak? No dobrze. Nie. Spowiednika dotyczy. Spowiednika. Ja mogę sobie opowiadać o moich grzechach, komu mi się że nie podoba. Natomiast spowiednik nie za bardzo o moich grzechach mówić może. Nie wiem, jak to z ojcem jest. A mogę zadać ojcu pytanie? Proszę. Bo bardzo często spowiednicy mi mówią, że... Bo istnieje taka, w nas istnieje taka obawa, lęk przed tym na przykład, że jeśli my się znamy, to ja się nie pójdę do ojca wyspowiadać, bo ojciec pamięta te grzechy wszystkie. Potem będzie tak się na mnie patrzył bardzo dziwnie, nie? Ale moi spowiednicy, znajomi różni mówią tak, nie, tu jednym uchem wchodzi, tamtym wychodzi. Trochę tak jest, ale ja osobiście unikam tego, żeby spowiadać osoby, które znam, może prędzej wyspowiadałbym kogoś, z kim się przyjaźnię. I na przykład ja wiem, co ta osoba robi złego. Czyli w ogóle zna spoza... ojciec jej tajemnicę. Natomiast tej, z którą się przyjaźni. Tak. Natomiast tego znajomego, którego znamy trochę mniej... Ja bym miał wątpliwości. Dlatego, że to rzeczywiście może wpływać na to, jak, nie wiem, będziemy się czuć w jednym miejscu, no bo to jest tak, że to mózg tak nie działa, że jednym uchem wpada, drugim wypada. Jeżeli no właśnie, ktoś usłyszał kiedyś coś, czego nie chciał słyszeć, to doskonale wie, że to z nim zostaje na zawsze. Czyli dotykamy tematu, cały czas dotykamy tego tematu tajemnicy, nie? Mhm. Że jak ja poznam twoją tajemnicę, to znaczy, że też w pewnym sensie mogę mieć nad tobą kontrolę nawet, nie? Tak, to jest kwestia, na którą nam zwracała jedna z osób, z którymi konsultowaliśmy się
przed powstawaniem, przed powstaniem tej serii. Że właśnie wiedza, którą można posiąść w ramach spowiedzi, czy szczególnie wiedza o życiu seksualnym, daje władzę nad drugą osobą. To może chciałby pan to jakoś szerzej skomentować. No bo to nawet też jest powiedzmy w tej relacji sprawca pokrzywdzony, nie? Że bardzo często my mamy do czynienia z tym mechanizmem, że to, co się zdarzyło tu pomiędzy nami, to jest tylko naszą tajemnicą. Że jeżeli pójdziesz i będziesz gdzieś komuś opowiadał, prawda, to albo ci nikt nie uwierzy, albo ja cię zniszczę, nie? I to jest właśnie taki ten czy ta tajemnica, czy ten lęk przed ujawnieniem tego, co się stało, nie jest przypadkiem też lękiem przed tym, żeby powiedzieć i zgłosić i opowiedzieć o swojej krzywdzie. Na pewno jest. Na pewno jest. Ja jestem przekonany, że jest. Ale rzeczywiście tak. Mówimy cały czas o tej tajemnicy i te tajemnice no właśnie powodują to, że ja mogę przejąć nad kontrolę nad panią, mogę przejąć kontrolę nad ojcem w różnych okolicznościach. Nie życzymy sobie tego, żeby nie, ktoś... Ja nawet nie mam takiego zamiaru, żeby przejąć. To trochę sobie żartuję. Z życia publicznego w jego mniej chlubnych przejawach znamy szukanie i znajdowanie haków na jakieś osoby. I to jakby w tym kontekście też jest zrozumiałe to, na co pan zwrócił uwagę. Czyli, że ta wiedza ze spowiedzi daje władzę nad drugą osobą. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić do w ogóle tematu ujawniania krzywd, bo jest jakby temat zaangażowania mediów w ujawnianie różnych krzywd, które się dzieją. Kiedy pana zdaniem warto zwrócić się do mediów w sprawie, która wiąże się z jakąś formą przemocy, nadużycia w kościele albo przemocy seksualnej wprost? Kiedy warto to robić, kiedy nie warto? Wiecie co, chyba nie ma takiej jednej takiej jednoznacznej odpowiedzi, w którym momencie to zrobić. Wiadomo. Nie ma takiego schematu. Każda sprawa będzie indywidualna. Natomiast ja mogę powiedzieć, w jakich sytuacjach ja się spotykam z osobami, które same do mnie przychodzą. To są sytuacje, w których one mają poczucie tego, że Kościół nie zajął się ich sprawą. Że nie zajął się tą sprawą albo w ogóle, albo nie zajął się w sposób dostateczny, taki jaki one często by sobie wyobrażały. Prawda? Można byłoby powiedzieć, że to jest taki moment, w którym czujesz, że doszedłeś do ściany i dalej już nie pójdziesz. Że walisz głową w ten mur i on się nie przebija. To jest ten moment, w którym przychodzą osoby poszkodowane. To jest moment rozczarowania i to jest moment ogromnego wkurzenia. Wkurzenia na instytucje, na ludzi, którzy tam w tej instytucji są, którzy się powinni zająć sprawą, a się sprawą nie zajmują. I to jest to, nie? To jest ten moment, w którym właśnie ludzie przychodzą do nas, do dziennikarzy, oczekując od nas tego, że my się sprawą zajmiemy i my się najczęściej tymi sprawami zajmujemy. I jak my się tymi sprawami zajmujemy, to najczęściej robi się tak, że zajmuje się tymi sprawami później instytucja, no bo jest też przyciśnięta przez nas do muru. Przyciśnięta przez nas do muru. Tu moglibyśmy długo rozmawiać na temat tego, dlaczego te różnego rodzaju procedury są bardzo wolno prowadzone, jakie to są schematy. Czasami jest to schemat niestety czysto ludzki, bo zdarza się właśnie coś takiego, co pani mi pytała wcześniej, że w pewnych urzędach, w różnych urzędach pracują określone typy osób, określeni ludzie pracują. I zdarza się na przykład, że do księdza X trafia sprawa jego dobrego kolegi z seminarium księdza Y. I tu się zaczynają schody, bo zaczyna
odgrywać rolę, dużą rolę, solidarność korporacyjna, może jakieś przyjaźnie seminaryjne i tak dalej, i tak dalej. Ja w takich sytuacjach jestem zwolennikiem i podpisuję się pod tym obydwiema rękami, że powinny sprawy diecezji X rozpatrywać sprawy diecezję Y na przykład, żeby to nie było nigdy w tym samym miejscu, żeby była jakaś pewnego rodzaju bezstronność. W zakonach bardzo często to się ciekawie odbywa, no bo są takie mniejsze, powiedzmy, zgromadzenia zakonne, które nie mają własnych delegatów, nie mają własnych sędziów śledczych i zlecają to na zewnątrz. I to bardzo fajnie wychodzi. Niestety, i tu to musimy sobie powiedzieć, bo czasami jak ja ludziom opowiadam o tym, jak to jest, że co z tymi zgłoszeniami, niestety 9 na 10 się potwierdza. Więc tam jednak gdzieś sprawa się powiedzmy nie potwierdza, jest jakimś pomówieniem czy fałszywym oskarżeniem. Ale wracając jakby do tego naszego wątku. No bo ja chciałbym o coś dopytać tutaj. Pan mówi, że najczęściej zajmujemy się, kiedy przyjdzie osoba skrzywdzona, która mówi o tym problemie. To kiedy pan by się nie zajął taką sprawą, z którą przychodzi ta osoba? Wie ojciec, to jest trudno powiedzieć, kiedy ja bym się nią nie zajął. To znaczy zazwyczaj przed podjęciem takiej decyzji o tym, czy my się tą sprawą dalej zajmiemy, czy ją pociągniemy, no to jest kwestia tego, żeby ją rozpoznać dokładnie. O co w niej właściwie chodzi. Tu ojciec dotyka bardzo trudnych tematów związanych z pracą dziennikarską. No bo praca dziennikarza niestety będzie polegała też na tym, że będzie szukała jakiejś sensacji. I jeżeli ja będę widział, że w sprawie X to tam właściwie... Albo o, może to powiem na takim przykładzie, że jeśli przychodzi pani i mówi na przykład, że została skrzywdzona przez kogoś tam, przez jakiegoś księdza, który jest, nie wiem, wikariuszem w Koziej Wólce, a przyjdzie ktoś, kto powie, że został skrzywdzony przez biskupa, który jest ordynariuszem diecezji jakiejś tam, no to dla mnie z punktu widzenia dziennikarskiego, zawodowego, bardziej atrakcyjny jest ten temat drugi. Bo on dotyczy osoby, która jest na świeczniku. Bo tak. Mhm. Czyli osoba, która przychodzi do dziennikarza, powinna też liczyć się z tym, że jej sprawa będzie oceniana pod kątem atrakcyjności. Tak, musi się liczyć z tym, że cele są różne. Wiecie, jak my zaczniemy wchodzić w te kwestie, to musi się liczyć z tym, że w jakiś sposób jej sprawa może posłużyć, nie wiem, określonym mediom, a takie sytuacje się zdarzają, do zmanipulowania pewnych faktów. Że ta osoba może zostać wykorzystana przez media do ich własnych interesów. Z tym się należy liczyć. Niestety tak ten świat działa. A mówię niestety, bo ja się pod wieloma sprawami związanymi z działalnością moich kolegów dziennikarzy, czy w ogóle świata medialnego, nie podpisuję się z nimi, nie zgadzam. Staram się, nie wiem, działać jakoś tam po swojemu i no i tak. Natomiast tak, trzeba się liczyć z tą manipulacją. Trzeba się niestety też liczyć z tym, że dziennikarze nie zawsze bywają wobec osób pokrzywdzonych szczerzy. Że obiecują, że na przykład się sprawą zajmą, a się sprawą nie zajmują. Obiecują, że o tym nie powiedzą, a mówią. Mówią, że podadzą informacje w taki sposób, że nie będzie można zidentyfikować drugiej osoby, a tego nie robią. Kurczę, ja nikogo nie chciałbym nigdy usprawiedliwiać, nie? Bo to nie jest moją rolą, ale niestety my wszyscy jesteśmy ludźmi i czasami sobie coś obiecujemy, a potem tego nie wypełniamy, nie? To ja mam jeszcze pytanie tak na przyszłość, taką trochę o odezwę w związku z poruszaniem tematów krzywd w kościele, ale też z uwzględnieniem tej tajemnicy dla osób, które się zetkną z tym tematem. Zachowywać tajemnicę? Ostrożnie z tajemnicą? Bardziej w stronę dyskrecji, czy bardziej w stronę transparentności?
Ale to zależy, jak one się zajmą. Znaczy, zależy, w którym momencie one się zetkną. Bo jeżeli bym pani powiedziała coś takiego, że ja miałbym się zetknąć teraz z kimś, kto do mnie przychodzi, jest osobą pokrzywdzoną i chce mi powiedzieć o sobie i o tym, czego doświadczył, to jak najbardziej, najbardziej empatycznie i jak najbardziej tajemniczo. To znaczy, to zostaje między nami, chyba że ta osoba mi powie, że ja oczekuję od ciebie tego, żebyś nie trzymał tego w tajemnicy, tylko poszedł to na przykład w moim imieniu zgłosił gdzieś tam. Znowu dochodzimy do, przepraszam, znowu tak na gorąco myślę. Bo nie wiem, czy w tej sytuacji na przykład, jeżeli mam ewidentnie do czynienia z przestępstwem, bo ktoś mi mówi o tym, że doświadczył krzywdy i niejako mówi mi o tym, że inna osoba popełniła wobec niej jakieś przestępstwo, to prawo mnie obliguje do tego, że jak ja mam wiedzę o przestępstwie, to ja powinienem pójść to zgłosić, nie? Znowu pytanie, dylemat. Czy ja mam prawo do tego, jak się z tą osobą umówiłem, że nic nie będziemy mówić? Nie wiem. Od strony duszpasterskiej jest tak, że jeśli dowiem się takiej informacji w ramach pracy duszpasterza, mam obowiązek dokonać zgłoszenia. Jeżeli dowiem się o czynie karalnym, w prawie cywilnym, czy świeckim po prostu, czy kościelnym, mam obowiązek zgłoszenia. No tak, ale to jest... Ale oczywiście... To... Znaczy my mówimy o obowiązku, natomiast ten obowiązek jest bardzo mocno powiązany z pewnego rodzaju takim dylematem też... No zaufania. Zaufania, tak? To znaczy, czy to nie powinno być tak, że ja mam obowiązek i w jakimś sensie i w jakimś stopniu za chwilę być może ten obowiązek wypełnię, ale czy to nie powinno być tak, że ja rozmawiam z tobą i z tą drugą osobą, która została pokrzywdzona, żeby to jednak ona poszła i zgłosiła, albo żeby ona mnie upoważniła i powiedziała mi idź i to zgłoś, nie? Bo no jest taki dylemat, że czasami człowiek przychodzi do drugiego człowieka i w zaufaniu coś mu mówi. Powierza mu swoją tajemnicę. I prawo mnie obliguje do tego, żebym ja tą jego tajemnicę złamał i poszedł. I doniósł, nie? A jeśli jesteśmy przyjaciółmi i on mi później będzie miał całe życie za złe? Nie wiem, no to są takie dylematy, z którymi nie jesteśmy sobie w stanie tak na już na moment nie poradzić na gorąco. Wydaje mi się, że z naszej strony wyczerpaliśmy pytania, które chcieliśmy zadać. Natomiast naszym zwyczajem jest to, że na koniec każdego odcinka zostawiamy gościom przestrzeń do własnej wypowiedzi. Takiego, może jakieś myśli panu pojawiły się w związku z tym tematem, którymi jeszcze chciałby się pan podzielić w taki swobodny sposób na koniec. A to do tej pory nie rozmawialiśmy swobodnie. Nie, no rozmawialiśmy swobodnie. To znaczy, co ja bym chciał na koniec powiedzieć? Ja bym chciał zaapelować, w sensie takim zaapelować do, na pewno do osób, które zostały w jakikolwiek sposób skrzywdzone w Kościele, o tym, żeby, wiem, że jest trudno, ale nie trzymały tej tajemnicy w sobie, tylko żeby po prostu ją zgłosiły dla swojego dobra, przede wszystkim i potem dla nas, jako dla wspólnoty Kościoła. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Zapraszamy na kolejny odcinek już za 2 tygodnie, w którym z jezuitą ojcem Jakubem Kołaczem będziemy mówić o kierownictwie bądź towarzyszeniu duchowym. Serdecznie dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia. Dziękujemy. Jeśli chcesz, żeby nasze treści były bardziej widoczne w internecie, zostaw lajka lub komentarz.